Mam tutaj różne ilości minut. Chcę wiedzieć, ile to sekund. Warto zapamiętać, że jedna minuta to 60 sekund. Zapiszę 60 sekund. A ile sekund to 5 minut? Spróbuję to narysować. Jedna minuta, założymy, że to jest taki kawałek. To jest jedna minuta. Jedna minuta, tak jak powiedziałam, warto zapamiętać, że to 60 sekund. W porządku, teraz dodam drugą minutę. To jest druga minuta, czyli dwa razy po 60 sekund. Dodam kolejne minuty. Zatem 5 minut to ile sekund? Widać, że to jest 5 razy po 60 sekund. Zapiszę. To jest 5 razy 60 sekund. A 5 razy 60 to jest 5 razy 6 to 30 i spiszę jedno 0. Czyli 5 minut to 300 sekund. Co z 10 minutami? To taka sama idea jak tutaj. Mam 10 minut, a każda minuta to 60 sekund. Zatem 10 minut to 10 razy 60 sekund, a to jest 600 sekund. Pozostaje nam 60 minut. Myślę, że już wiesz, mamy 60 minut. 60 razy 1 minuta. 1 minuta to 60 sekund. Zatem 60 minut to 60 razy 60 sekund. 6 razy 6 to jest 36 i spisuję te dwa zera. To jest 3600 sekund. Zróbmy teraz coś innego. Zapisałam tutaj godziny. Mamy też kolumnę minut i sekund. Warto wiedzieć, że jedna godzina to 60 minut. 60 minut to ile sekund? Już tutaj liczyliśmy wcześniej. Spójrz w tabelkę, ile to jest? Bardzo dobrze, 3600 sekund. Czyli podsumujmy, jedna godzina to 60 minut lub 3600 sekund. Co z dwoma godzinami? Dwie godziny, ile to minut? To 2 razy 60 minut, a to jest 120 minut. A ile to będzie sekund? To będzie 2 razy więcej niż tutaj. Jedna godzina to 3600 sekund, to 2 godziny to 2 razy 3600. A to jest równe ile? 7200. 10 zostawiam Tobie, zastanów się chwilę, zatrzymaj ten film i zapisz odpowiedź. W porządku, sprawdźmy razem. 10 godzin, ile to minut? To jest 10 razy 60 minut. 10 godzin, z czego każda ma 60 minut, to jest 600 minut. A ile to sekund? Myślę, że już też wiesz. To jest 10 razy 3600. To się równa. 1 razy 36 to 36 i spisuję 3 zera. To jest 36 tysięcy.